Zapraszam Was na stronkę forsdrop.gg, gdzie możecie otwierać przeróżne skrzynki i dropić skiny, na przykład takie jak ten tutaj. A z kodem Mateo25 dostaniecie 25% więcej przy doładowaniu. Link do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam. Na razie bardzo spokojnie to wygląda po stronie Illuminar. Taki atak, który ma być przemyślany i poleciał mu już granaty. Kito jest, pomyślcie, ale tu lepiej radzi sobie Innocent. Pierwsze zamienie tego spotkania Best of Five, dla niego kolejny również Innocent. Już z dwoma fragami, a kwestią odnalezienia Sersona, no to nie będzie zbyt ciężkie, tak się może wydawać. Serson za chwilkę jednak jeszcze spróbuje i ten pociąg za spustal, tu Innocent z trzecim fragiem. I czy mielibyśmy zobaczyć takie otwarcie z pojedynku Ace'em? Nie, jednak nie, bo i Reed. Sekundy dzielą go od kontaktu z przeciwnikiem na konektorze i udaje się ten kontakt nawiązać. Co ciekawe, ono dalej na pewno zrobi, jeszcze odwrócił celownik na okno, tam też pobiegł przeciwnika i Faven teraz wyeliminowany, a więc Mono dalej taką szansę ma, teraz już coraz większą. Jeżeli z Sirsonem udałoby się ten kontakt nawiązać, to też może być kolejne trafienie. Sirson wyeliminowany, Mono kręci akcję 1 na 4, co prawda i tak ma 35 HP, ale jeszcze chwilę temu nie spodziewalibyśmy się, że stanie w sytuacji 1 na 1, jeżeli jeszcze namierzy przeciwnika. Teraz jest czas, aby wyciągnąć M4, przeładować ten karabin i może za chwilkę oddać kolejne celne strzały, dorzucone jeszcze flash. Tam po drugiej stronie Kito ma o wiele większe pole do manewru. Przede wszystkim ma pełen pasek zdrowia, na więc dwa celne strzały co najmniej potrzebuje Manu, żeby to dograć. Kito z tym celnym strzałem, zerkając do konektora, jeszcze teraz dołoży trafienie Innocent i dalej ta przewaga utrzymywana przez polską drużynę, więc mamy refragi. I to właśnie takich sytuacji chyba trzeba było wcześniej. Illuminar, dalej dwóch rywali na bombsite, a i też ogień krzyżowy przez nich ustawiony, a bierzmy pod uwagę to, że jednym z nich jest Faven, dysponujący snajperką. I to on teraz powinien stanąć jako pierwszy w tym pojedynku, chociaż nie to Speedy ustawiony na dżungli już usłyszy i zauważy może za chwilkę na przeciwnika. Faven też z trafieniem, no i zaczyna się robić nieciekawie, chociaż Innocent on sytuację uspokoi, łącznie zdobywając hat-tricka. Granaty flesza oraz granaty dymne. Kito z kolejnym fragiem, przecież to było 5 na 3, a teraz jest małe ryzyko, że ta runda wymknie się spod kontroli. Speedy już bombsite na plecach Oskarisza, zdobywa tego fraga, no i Innocent musi pochwalić się takim klaczem. Jedno trafienie wpada na jego konto, ale tam za nim jest Mołotow i to ten Mołotow przesądzi o losach rundy i o tym, że Kito może pakę rozbrać. Mono z takiej sytuacji 1 na 4, coś jeszcze ureć, może ten duet! Czy to był noscope ostatecznie? Chyba tak! Te fragi ten duet jeszcze może coś zrobić. Tak. Tutaj na pewno będzie można powalczyć. Będę wyłączał przycelowanie. Czegoś takiego nie widzę. Serson jeszcze zaskoczony przez Oksanicza, to stop również się dokłada. No i nagle mamy 2 na 2, 40 sekund do końca. Zobaczmy, jak mocno poobieni są zawodnicy Sprout. Szansa na pewno jest, są jeszcze jakieś granaty. Stąd podchodzący od Galie, tam przecież w domku na głęboką przygotowany jest Speedy. Z drugiej strony Denis daleko od respa CTN, żeby nie było zaskoczenia, bo Stomp nawet nie bierze pod uwagę tego, że w domku ktoś może być. A przecież tam za chwilę wychyli się zawodnik. No. Na szczęście dla Stompa szybko przyszedł Oskarisz i rozbił uwagę Speediego, a ten przecież miał doskonały strzał, żeby załatwić z przeciwnikiem. Stompi Oskarisz z fregami! 2 na 5 wygrane! 3 na 2 przewaga, no i po drugiej stronie snajperzy i Sirson podbija stawkę. Po drugiej stronie jest Innocent, który mimo niskiego stanu zdrowia i tak jest w stanie reagować. Stomp oraz Innocent. Ten duet zobaczymy na sam koniec pierwszej części spotkania i zbliża się już Kito. Element dobrych grantów do jego dyspozycji, już jeden z nich dorzucony i złapany Innocent. No właśnie, jak nie to snajperka, to młot, pewnie by go wykończył, bo miał tylko 4 HP. Jest jeszcze ten smoke, a więc nie będzie to łatwe. Koniec rundy. Nie wiem, czy przypadkiem Kito gdzieś tam nie będzie to namierzenia dla Stompa. Oczywiście, nie widzieliśmy może tego z perspektywy zawodnika CT. Ile mają tylko do dyspozycji, no bo przecież spalone chociażby drewno, a Kito jeszcze będzie wcelowany w spawnce te tu podsadzka. Tu jest pomysł, dosyć prosty od zawodników Illuminar, ale no właśnie, jest pomysł prosty, ale wykonanie cięższe, czego dowodem jest to, że spada jeden z zawodników i teraz Mono w klaczu 1 na 1, to już nie jest sytuacja 1 na 2, nie jest 1 na 3, nie jest 1 na 4, a więc taką będzie w stanie Mono wygrać. Kto wie, może no, samymi pistoletami również można postrzelać, przecież pamiętamy wiele akcji Stompa chociażby. W tym pojedynku półfinałowym przeciwko Arystokracji. Denis na sam początek wyjeżdża, no ale właśnie, póki co zaskoczony przez Mono, Mono po raz kolejny, do tego jeszcze Innocent! Żeby te dołożyć już za moment. 25 sekund do końca, no właśnie, Ritz już z jednym flagiem, 5 na 4. Gdzie jest jeszcze Innocent, a więc będzie to pomoc. Ritz jednak odwraca się i Denisa również wyeliminuje po raz kolejny Ritz! No powiedziałem, że tych fragów miał najmniej, ale teraz przebija się nieco wyżej w statystykach. Jeszcze Kito dwukrotnie odpowiada, ale to może nie mieć większego znaczenia, jeżeli chodzi o rozwój wydarzeń i o punktację w tym pojedynku, przynajmniej dla Sproutu. Za chwilkę Illuminar może ten 12 punkt zdobyć i zrobi to po fragu od Innocenta.
zmierzony jeden z przeciwników uciekający do Andera. No to długo, tak długo gonił Ritza, tu jednak Speedy zamiast się poddać, po prostu oddaje jeden celny strzał, jednak jest Innocent i Mono i oni sytuację wyrównują chwilę później. To wyrównanie jednak będzie miało pewnie za chwilkę upust emocji. Mono dokłada kolejnego fraga i pozostaje już tylko Fallen. Jeden na dwóch, a jego pozycja póki co nie jest znana. Jest dobry granat dymny dorzucony do pałacu i już pozycja Fallena zdradzona. Ten jednak zdobywa jednego fraga, no i Innocent teraz cierpliwość będzie potrzebna. Mołotow też wyrzucony wcześniej przez Innocenta, teraz by się wyjątkowo przydał właśnie na tej pozycji. Fallen ratuje swoją drużynę. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądała ta obrona. Czy tym razem uda się odeprzeć atak wyprowadzony przez niemiecką drużynę? Gotowy i ten jako pierwszy, może jako drugi, również fraga zdobędzie. Jeszcze wcześniej stąd przeskarował do Nisa. Oskarisz również dokłada swoje trafienie. Już 5 na 2, Speedy, a właściwie to Serso zostaje sam. To jest koniec! 16-13. Takim wynikiem ekipa Illuminar Gaming wygrywa pierwszą mapę. Tam przecież Innocent razem z Oskariszem. Innocent powiększa przewagę, teraz jednak Speedy walczy. Speedy, do braku chyba amunicji. No i 3-1. A to będzie Serso, ten ostatni w tym pojedynku, który jeszcze zdobędzie fraga na Richie. No więc 1-2, ale tu już wcześniej o tych defuse gate'ach troszkę wspominałem i tam był tylko jeden przez dłuższy czas dla graczy Sprout. Teraz Serson nie będzie miał takiego do dyspozycji, co jeszcze bardziej utrudni jego walkę w sytuacji 1-2. Dorzucony granat dymny, jeżeli przejdzie przez tego smoka, to prawdopodobnie po drugiej stronie będą czekać przeciwnicy, ale jednak Oskarisz odnaleziony, jeden celny noscope mógłby tutaj dać zwycięstwo po raz kolejny Sprout. Zastanęliśmy się na chwilkę w czasie, bo to może, żeby przypomnieć sobie, jak strzelać teraz, doskonale o tym wie i Speedy po tym trafieniu za swoją pozycję. Zobaczmy, jak Mono wykorzysta taką informację 1-1, taką jedną rundę właśnie. Mono wygrał już na mapie Dymirasz, teraz kolejna szansa, żeby przypisać sobie takiego zwycięskiego klacza. Na razie 12 fragów od niego, tylko 5 razy został wyeliminowany, a za chwilkę może zdobyć kolejnego fraga, tym razem jednak to Speedy. Nadciągnął antyterroryści, granaty już dorzucone i wyrzucone prawie wszystkie, które mieli do dyspozycji. Jest frag na Sersonie i również Speedy został mocno pobijany, ale tym razem nie wyeliminowany, było blisko, było wyjątkowo blisko. Tutaj na pewno nawet teraz Sprout, gdyby nie udało się takiej rundy wygrać, ale podłożyliby bombę, co może też liczyć na dobry start w tym pojedynku, bo o tym już wcześniej wspominaliśmy, jak ta ekonomia się często układa. Teraz jednak wyjście na bombsite, a już szukają tych wrogów terroryści, jednak odnajdują je na razie zawodnicy z Polski. Oskarisz i Ritz, jeszcze raz Oskarisz! Te peski z USP mogą się podobać, ale nie tym pięciu zawodnikom po drugiej stronie serwera. Zebrali już rywale i nie popędzili na bombsite B, ale to absolutnie nie jest zgodne z rzeczywistością. Oni dalej myślą o tym, żeby do tej paki się dobrać. Już od longa wychodzi dwóch zawodników. Bardzo blisko jest Denis. To z nim będzie mają teraz okazję zawalczyć. Oskarisz, no i podniesie AK-47. Dostanęła akcję. Skałach teraz wychyli. Jest! Jego przeciwnika Oskarisz. Klacz 1-3 na wagę 12 rundy. To jest niesamowite, co oglądamy w tym spotkaniu. Spokojnie, jeszcze powoli, tak jak mówisz, Sprout ma i jeszcze trochę pieniędzy, to wynika z tej minimalnej serii wygranych, ale podobnie było też w momencie powrotu na mapie Dymirasz, a tam też trzeba było wracać. Ten powrót udało się wykorzystać. Teraz spraw, stop, ależ pięknie! Co tu się wydarzyło? Piękna pesteczka, przeciągnięty spray, Mono i Noten, no i tak to miało wyglądać. Stop, jeszcze z jednym, co tutaj się wydarzyło? Właśnie, dogrywka, no patrząc na wyposażenie, tutaj musimy mocno trzymać kciuki za Polaków, bo jest spora szansa, no to aby już za chwilę cieszyć się ze zwycięstwa, no ale Serso! Znowu za łatwo, znowu byłoby za łatwo dla Stompa, ale taki scenariusz również miała runda poprzednia, gdy to fregowalnie zaczęli zawodnicy Sprout, teraz koncentruje Mono i Innocent. Trzech zawodników terrorystów jeszcze pozostaje na ten atak, ale zobaczyli HP Makito oraz Fallen. Można by rzec, że razem mogliby mieć wszystko, ale na razie chyba lepiej mieć właśnie tych dwóch zawodników, którzy są tak delikatnie poobijani. Innocent broni nie składa i to chyba jest decyzja. Cień zauważony, stąd też te kolejne strzały oddane. Tylko dwóch graczy pozostaje na koncie. Sprout tak można odbliżać i teraz już tylko jeden. To jest Fallen, a nim zajmie się Innocent, zdobywając swoje czwarte trafienie. Dopisuje również punkt numer 2, ale ten duży punkt. Zwycięstwem, czyli po prostu jedna mapa, no bo to dopiero początek i runda pistoletowa rozgrywana będzie na bombsite B, gdzie jest już ustawiony Speedy. Powracają do pomocy koledzy, na taki dystans USP powinno być mocniejsze, ale to stąd z dwoma fragami. A nie wierzę, co dzieje się momentami w tych rundach pistoletowych, które Illuminar na razie przeprowadza doskonale. Już tylko Fallen po drugiej stronie, a jego zaraz pewnie dorwą przeciwnicy. Mono już patroluje obszar bombsite'u B, głowa trafiona i nie może tego kolejnego strzału trafić, ale jak nie on, to może zaraz zrobi to stomp bądź Ritz. Nie ma żadnych granatów, ale w takich rundach pistoletowych no i tak nie spodziewałem się zbyt wielu takich możliwości. No i jak mądrze to jeszcze zrobili stomp oraz Mono.
oczywiście tak reszta z dokupionymi pistoletami, ale no właśnie tego nie ma zbyt wiele. Paweł chciał zaskoczyć, porazić prądem, ale to kompletnie nie wyszło. To prawda, Syrson rewanżuje się i fleguje z Digla. 4-3, Syrson poobijany, ale Polacy wychodzą już z odnogi, tam w kompletnym szoku zawodnik Sprout. Dennis chyba nie do końca wiedział, skąd dostaje, ale w końcu trzeba będzie ruszyć ten dystans. To świetnie robi właśnie Reeds i już 4-3. I kontynuacja wejścia na bombsite, ale rozstawiony był Syrson, szybko znika. Neten po strzałach Ritze już odesłany na drugą stronę, na spekta w tym momencie. A i Ritze nabierze kolejnego gracza tuż przy elektryku Speedy oraz Dennis, ale niedługo się utrzymali. Zawodnicy drużyny przeciwnej, no a Oskarisz na razie spokojnie. On będzie tym, który jak coś się wydarzy niedobrego, to będzie jeszcze pomagał, ale tu trzeci wreg dla Innocenta podczas tej rundy ekonomicznej. A więc przed chwilą Sprout jeszcze walczyło o to właśnie, żeby tej rundy nie przegrać, żeby nie tracić praktycznie nic. Teraz już walczą o to, żeby jej nie przegrać, ale to jest pewne, że ta bomba czeka na korzyść zawodników Illuminary, ale jednak do bombsite'u wchodzą przeciwnicy i tę bombę rozbroją. To może być nawet ace od Innocenta, ale taki, który nie miałby jakiegoś wielkiego znaczenia, ponieważ rundy nie zdobędą. Nie myślmy za szybko, bo żeby nie okazało się, że i nawet z pistoletami zawodnicy Sprout będą w stanie zdobyć te flagi. Póki co to jednak Innocent rozdaje karty. Jak na razie pierwsza eliminacja, tam za smokiem jeszcze przecież schowany jest Dennis z Famasem, tak więc z tym najlepszym wyposażeniem, ale to nie ma żadnego znaczenia dla Innocenta. Odjeżdża również Reeds. No i Illuminary Gaming wie, że taka runda po prostu musi być wygrana, nawet bez strat. Cztery flagi dla Innocenta i kolejny już punkt dla drużyny z Polski. Jest kontrolowany Sprout, za chwilkę będzie walczył o utrzymanie bomby. Właśnie ta już podłożona, ale Illuminary Gaming napiera z każdej strony. Póki co Dennis, ale tam otwiera mono, Dennis, jeszcze Oskarisz. To jest 2-2 i nocem przed szansą. Mocno poobijany jest jeszcze Speedy. Ten zestaw do rozwrajania, nie wiem czy ktokolwiek miał, tak więc trzeba się streszczać. Innocent wjeżdża i zjeżdża tak naprawdę po Speedim. Zostaje tylko Syrson, 1-2. Bomba jednak już jakiś czas temu podłożona i trzeba się streszczać. Syrson, czy on jeszcze się utrzyma? Syrson, ależ tam biega dookoła z jednej i z drugiej strony. Oskarisz! No i czy to będzie bomba rozbrojona? Oj, tego czasu jest naprawdę niewiele i wydaje mi się, że zabraknie. Tak, zabraknie. Czy to właśnie Innocent, Mono, Oskarisz, Ritz, no, miejmy nadzieję, że tych akcji będziemy oglądać jeszcze więcej. No i pytanie, co wydarzy się podczas tej 24. rundy, bo jednak wciąż czekamy. Illuminary Gaming też czeka, ale za chwilę będzie można działać. Póki co to Dennis rozstrzelał się tutaj. Ritz jednak odpowiada, Oskarisz również znowu pyta i rada, Oskarisz po raz drugi. Tak więc teraz myślę, że już spokojnie możemy liczyć na 12. punkt dla drużyny z Polski. 3 punkty, 3 fragi dla Oskarisza. Atakować Sprouta po drugiej stronie. Illuminar ma jeszcze dwóch AWP-erów. Jeden na bombsite A ustawiony już przy B-sie. Drugi na bombsite B, jak na razie w konektorze. A Sprout jeszcze próbuje właśnie takimi granatami wypędzić się z pozycji unika. Teraz jednak jest doskonała decyzja, żeby otworzyć ogień w kierunku tego smoka. I w końcu udaje się zdobyć fraga. Może jeszcze jeden. Na razie brakuje amunicji. Dwa strzały tylko w jego M4. A więc zabraknie tych kul, zabraknie możliwości na zdobywanie fragów. No i teraz stąpi Oskarisz snajperze, pozostają przy życiu. Ale Oskarisz, że wyciąga P250 i z tego pistoletu fraguje. Po raz kolejny Oskarisz i z takiej przewagi teraz podnosi się Illuminar! Cztery fragi Oskarisza, to o tym właśnie mówiliśmy przed chwilą. Szybko on rewanżuje się Mono, tak więc znowu 4-4. I wszystko zaczyna się od nowa, ale Innocent teraz na odwrót. Wcześniej to on przegrał w podobny sposób pojedynek. No, teraz w taki sposób go wygrywa. Jeszcze jeden frag. No Sprout wygląda teraz na niesamowicie rozbite. Innocent! Trzy trafienia w rundzie. Możliwe, że jednej z najważniejszych, jeżeli chodzi o cały ten mecz, o cały ten turniej. Jeszcze tylko Syrson pozostaje przy życiu, ale po tej rundzie wiemy, że Illuminar będzie miało trzy mapy mogą mieć za chwilkę. A jak nie on, to za chwilkę jeszcze Mono będzie miał okazję, żeby te fragi zdobywać. Oj, idą prosto do płaszczy lwa gracze Sprout. Patrząc na pozycję Mono, to właśnie on może być tutaj tym, który przesądzi o losach tej rundy. Mono po raz czwarty i będzie właśnie Illuminar podnosić ten puchar. To już za chwilę, to jednak oni swoją grą, powstrzymując Furię, powstrzymując Ago, powstrzymując wczoraj w półfinale drużyny Aristokras i dzisiaj wylądowali w finale, a w nim napisali kawałek historii, jeżeli chodzi o polskiego Counter-Strike. Like a...